Choć do kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze sporo czasu, zima dawno odeszła w zapomnienie. Od wielu dni utrzymuje się iście wiosenna aura. Taka pogoda sprzyja rozmaitym aktywnościom na świeżym powietrzu, jak choćby turystyce rowerowej. Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj, ażeby zakrzewić wśród mieszkańców Czarnego turystykę rowerową. Pan Stanisław Walędzik od wielu lat działa na rzecz turystyki rowerowej. Przez ten czas udało mu się objechać rowerem dookoła Polski. Jego dokonania mają odzwierciedlenie w licznych nagrodach i odznaczeniach, m.in. zasłużone dla turystyki oraz zasłużone dla gminy Czarne. O swojej pasji postanowił opowiedzieć nam przed kamerą. W 1998 roku zostałem przewodniczącym Rady Sportu i Turystyki Zakładu Karnego w Czarnym i od tego momentu stworzyła się jakby grupa zapaleńców, miłośników turystyki rowerowej, turystyki górskiej. No, z początku bardziej preferowaliśmy turystykę górską. Przez ten kilka lat zwiedziliśmy całe pasmo górskie, można powiedzieć, od Bieszczad poprzez Tatry, Beskidy, oczywiście Gorce, Pieniny. Doszliśmy aż do Karkonoszy, przez Dolinę Kłodzką i wiele innych szczytów pojedynczych. Z biegiem lat oczywiście nie mówię, że turystyka górska nam się znudziła, ale przejęli to już inni, tak jak Piotr Stolarczyk, który już stworzył jakby nową grupę. Ja zaraziłem grupę rowerową i od tej pory właśnie już od 95 roku, od 2005 roku do 2025 roku jeździliśmy grupą w porozumieniu z PTTK, zarządem PTTK. No, oczywiście oni mają uprawnienia przewodników, więc na początek chcieliśmy skorzystać z ich usług, ażeby i nauczyć się czego i przy okazji coś zobaczyć dzięki właśnie ich wysiłkowi i ich pomocy. Zaczęliśmy od tej naszej małej ojczyzny, a więc zaczęliśmy od Kaszub, zwiedziliśmy Bory Tucholskie, w Dzydze, wszystkie te piękne okolice, które za chwilę Państwu tutaj przedstawię w albumie. W dalszej części zaciekawiło nas pasmo nadmorskie, więc przejechaliśmy rowery, można powiedzieć, całe pasmo morskie, od Świnoujścia, zwiedzając również niemiecki Albek, aż do Krynicy, do Piasku, gdzie jest granica z Rosją, a więc cały ten ciąg ta grupa zaliczyła. Poza tym byliśmy w Drawieńskim Parku Narodowym, też kawał odcinka, gdzie jest Szwajcaria Kaszubska, więc tereny no, prześliczne, nie bez kozery nazywa się tą Szwajcarią Kaszubską. Jesteśmy w Borach Tucholskich, grupa tutaj już po zakończeniu. Nad jeziorkami, prawda, a więc tych urokliwych miejsc Kaszubszczyzny. Następnym rajdem to już były w Dzydze, jak Państwo widzą, Kiszewskie. Odwiedziliśmy skansen, który tam nawiązuje do historii już XVII-wiecznej, a więc jak widzą Państwo kościółek i różne inne, prawda, obiekty. Proszę Państwa, to takie w skrócie powiedziałem o tych rajdach grupowych, gdzie uczestniczyliśmy. Teraz chciałbym nawiązać już, bo zrodził się pomysł w 1995 roku, żebyśmy przyjechali z okazji 50-lecia Zakładu Karnego w Czarnym dookoła Polski. Oczywiście rowerem, no bo jest to tani środek lokomocji, bo samochodem to wiadomo trzeba tankować. Na początek ja stworzyłem grupę ludzi, którzy chociaż fragmentarycznie chcieli to podkreślić, a więc na początek pojechałem z Andrzejem Pietrowem, pojechaliśmy w Bieszczady, objechaliśmy Bieszczady, oczywiście przy okazji i weszliśmy na pikuś, najwyższy szczyt Bieszczad, a więc po stronie ukraińskiej. Jak widzą Państwo, jesteśmy nad Jeziorem Solińskim, a więc Tama, przystań, no i oczywiście ten już Pikujc, najwyższy szczyt, a to są fragmenty trasy, które jechaliśmy rowerem, jak widzicie Państwo, piękne, urokliwe wygory. Byliśmy w Kamańczy, gdzie był internowany kardynał Wyszyński. A więc jak to tu widać, w dalszej części właśnie jest to ten szczyt Pikujc, najwyższy szczyt właśnie Bieszczad. Oczywiście spotkaliśmy się tam z bardzo z dużą życzliwością, trzeba by bardzo ładnie nas ugościli, także no wspaniali ludzie. W następnej części jechałem z panem Wiesławem Peżanowskim, kolegą moim, pasmo od Świnoujścia aż do Ustki. Kolejny etap, który zaliczaliśmy, to oczywiście był trasa, jak mówiłem, morzem,
a więc Świnoujście, później Świnoujścia do Kamień Królewski, Kamień Pomorski, potem dalej do Dźwirzyna, z Dźwirzyna do Unieścia i z Unieścia do Ustki. To zaliczyłem z kolegą Perzanowskim. Chcę również Państwu powiedzieć, że przy okazji zdobyliśmy odznakę. Jest to odznaka, jakby to powiedzieć, nadmorska, a więc za przejechanie tej całej trasy zdobyliśmy złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Turystyczne Kraje Cudzoziemne, oddział w Słupsku. W dalszej części przystąpiliśmy już do, jakby powiedzieć, pierwszego etapu. Poznałem kolegę Zbyszka Oliwę z Kłodzka i przystąpiliśmy do dalszego etapu już dookoła Polski, a więc ta trasa już 3750 km do pokonania. A więc zaczynamy od Kłodzka i kolejny kolega jedzie ze mną, Marian Zemler, no, który oczywiście dojechał tylko do Zakopanego. No, zaliczyli oni, a więc Andrzej Pietrow 500 km, Marian Zemler 500 i Wiesiek Parzanowski 500. My zaczynamy jakby od nowa z kolegą Oliwą i zaczynamy jechać od Kłodzka. 19 dni, 1200 km z małymi przerwami, ponieważ gdzieniegdzie no, spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, a więc to nie zawsze da się przejechać 100 km, więc w związku z tym te 19 dni. A więc jak mówiłem, no, zaczynaliśmy od Kłodzka, z Kłodzka jechaliśmy przez Nysę, to był jeden z postojów, w dalszej części jechaliśmy do w kierunku już, można powiedzieć, do Rabki, z Rabki jechaliśmy do Zakopanego. Zakopane oczywiście, w związku z tym, jak mówiłem, że więcej dni, więc odwiedziliśmy również najwyżej położoną wioskę, skąd właśnie ząb, skąd pochodzi właśnie dzisiejszy mniejszy stok. W Zakopanym pospacerowaliśmy i udaliśmy się w dalszą drogę w Pieniny. A więc byliśmy nad Jeziorem Czorszczyńskim, również po słowackiej stronie. Ja chcę taką powiedzieć Państwu, że nigdy nie sądziłem, że będę chodził, a więc po Pieninach na pieszo, na Trzy Korony, potem będę płynął Dunajcem, a tym razem wzdłuż jechałem Dunajca rowerem. No i również tam żeśmy poniżej w schronisku Trzy Korony spali. No po drodze byliśmy również w kilka ciekawych miejscach, właśnie takich jak Żarnowiec, gdzie jest Muzeum Marii Konopnickiej. Drugi etap to był z Kłodzka do Gorzowa Wielkopolskiego, a więc już wchodzimy w zachodnią ścianę, a więc zwiedziliśmy, jechaliśmy przez Karpacz, Zgorzelec, Worek Turoszowski, dojechaliśmy z ważniejszych takich, co warto było, wiadomo, że Karpacz, no to jest świątynia Wang, a więc takie kultowe miejsce, poza tym Worek Turoszowski. Przejechaliśmy 70 km po stronie niemieckiej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jest również szlak, cały szlak aż do Świnoujścia, właśnie z tego trójstyku czesko-niemiecko-polskiego. I tam właśnie byliśmy. Piękna traska rowerowa przy Odrze i przy Nysie Łużyckiej. I dojechaliśmy do Gorzowa Wielkopolskiego. To był jakby drugi etap. Trzeci etap również długi, no, też 19-dniowy jak poprzedni, też ponad 1300 km. Zaczęliśmy z Przemyśla, gdzie spotkaliśmy też ciekawych ludzi. Między innymi gościliśmy u arcybiskupa grekokatolickiego Jana Martyniuka i spotkaliśmy przewodniczącego Episkopatu Polski Józefa Michalika. W dalszym ciągu jechaliśmy przez Jarosław, a więc wiadomo Chełm. Potem jechaliśmy przez Zamość, a więc jak wiecie Państwo, jest to zwiedzać. Byliśmy również w Rosnotrańskim Parku Narodowym, a więc odwiedziliśmy Strzebrzeszyn. Również z przerwy skorzystaliśmy, płynęliśmy Czarną Hańczą, stąd też te kilka dni więcej. Na turystyku właśnie polsko-rosyjsko-litewskim byliśmy również na Stańczykach, a więc na tym moście sowietnym, którą odwiedzamy. No i można powiedzieć, pomalutku zbliżaliśmy się już do Gdańska przez Flomborg, Elbląg i tam zakończyliśmy ten trzeci etap. A więc proszę Państwa, jesteśmy na czwartym etapie, ostatni odcinek, który również liczył ponad 1000 km, a więc Gorzowa aż Świnoujście i później do Gdańska. Ten odcinek ja już pokonałem z kolegą, jak mówiłem,
z kolegą Wieszkiem Pyszanowskim, ale jeszcze raz dla całości, żeby ciągiem zaliczyć, powtarzaliśmy. Byliśmy w Parku Narodowym Ujścia Warty, młody park, bardzo ciekawy, gdzie w Słońsku jest tak zwana Rzeczpospolita Ptasia. No i tam są oczywiście te sławetne gęsi gęgawy. Dobiliśmy rowerem do Słupska, więc jak widzicie Państwo, spotkaliśmy się z wiceprezydentem Słupska, który nas przyjął. Złożyliśmy wiązankę kwiatów przed pomnikiem przy ratuszu. A więc jesteśmy już, proszę Państwa, w Gdańsku. Tam spotkaliśmy grupę naszych przyjaciół, którzy nas przywitali, którzy w sposób taki, można powiedzieć, uroczysty podkreślili to, co zrobiliśmy. Od lat się znamy, od lat jeździmy po górach rowerami, a więc ten aspekt właśnie taki gościnny został podkreślony. A więc kończąc w Gdańsku, mogę powiedzieć, żeśmy przejechali 3750 km, tyle liczyła trasa dookoła Polski. Proszę Państwa, podsumowując, powiem w ten sposób, że no, jest wiele ciekawych miejsc w Polsce, ale prawda jest taka, że najpiękniejsza to jest nasza, to właśnie polska ojczyzna. Mała tutaj Kaszubszczyzna. Tutaj jeździmy w dalszym ciągu, odwiedzamy i zachęcam Państwa, tak jak na przykład przejażdżka po Borach Tucholskich, a więc Park Narodowy Bory Tucholskie. To jest przeurocze miejsce i myślę, że również znajdziemy coś i na naszym terenie tutaj. Ja przejechałem powiat w koło Czuchowski, przejechałem w koło powiat Czuchowski i mówię, nawiązując do piękna, to najpiękniej właśnie to jest tutaj między Koczałą, a więc te okolice Bytów, Czuchów, a więc ten nasz powiat czuchowski i przygranicze właśnie bytowskiego. Chcę Państwu powiedzieć również, że powinniśmy również skupić się na tych naszej tutaj gminie. Naszej gminie naprawdę to nawiązuje to, co mówił tutaj kolega Piskosz, co ma być zrobione. Ja przejechałem tą trasę tym szlakiem tych kościołów, również tych ciekawych miejsc, a więc Olszanowo, Gwieźń, Bincze, Skowarki. No to są naprawdę ładne tereny i jest to zobaczyć. A więc zachęcam do takiej turystyki tutaj niedalekiej, w obrębie 40 km. Naprawdę można coś zwiedzić. A warto ruszyć kawałek dalej, a więc mówię, powiat czuchowski i obrężne powiaty, a więc Szczecinek. Piękne tereny Szczecinka, wkoło, prawda, jeziora i nie tylko, a więc naprawdę jest co zobaczyć i zachęcam Państwa do jeżdżenia rowerem. My również zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Choć przyroda dopiero budzi się ze snu, warto już teraz sięgnąć po rower i nacieszyć oko pięknymi okolicznościami przyrody oraz urokliwymi odcinkami rzeki Czernicy.